Dzień dobry Państwu, senior na czasie, Lidia Jaźwińska. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek. Dzisiaj w zupełnie innej scenerii. Nie będzie to salonowy wystrój, kolorowe światła, ale będzie to miejsce, gdzie króluje ludzka, wytężona praca. Moim gościem jest dzisiaj pan Leszek Palonek, Zakład Blacharski Budownictwo Dekarskie, człowiek starówki, osobowość starówki. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Panie Leszku, specyficzny zakład, ale zakład, można powiedzieć, który dziś nie należy już do bardzo popularnych. Można powiedzieć też, że utarło się takie przekonanie, że zawód, który Pan wykonuje, jest zawodem ginącym. Zanim jednak przejdziemy do tego wątku, to może powróćmy troszkę do historii. Jak zdążyłam się zorientować, zakład powstał w 1943 roku. Trudny okres, trudne czasy. Kto założył ten zakład? Bo jest to, z tego co jest mi wiadomo, firma rodzinna. Więc w 1943 roku ojciec mój, który prowadził zakład w Krakowie, został przez Niemców przywieziony do Tarnowa. No i tak ze względu na to, że po prostu brakowało blacharzy, został przywieziony i od tego czasu datuje się istnienie zakładu. Do 1978 roku ojciec mój prowadził zakład, a od 1978 roku ja przejąłem i do dzisiejszego dnia prowadzę. Czy ma Pan jakiegoś następcę? Współpracuje ze mną syn. Jaka jest szansa, że będzie kontynuował? No to wszystko będzie zależało od niego. No, do niczego ja go nie mogę zmusić. Tyle, że widzę, że mu się podoba ten zawód i najlepszy dowód, że już chyba ponad 25 lat pracuje. Gdyby mu się nie podobał, no to by prawdopodobnie nie pracował. Widzimy tutaj bardzo różnorodne narzędzia, maszyny. Wyglądają na bardzo stare. Ta maszyna, ile ma już lat? Wcale się pani nie myli, stwierdzając, że są stare. Te trzy, które widzimy, łącznie z tą malutką, to one mają grubo ponad 100 lat. I są jeszcze czynne? I są jak najbardziej. Wszystkie są sprawne. No po prostu dba się o nie i ta jest bardzo mądra maszyna, co są nożyce do cięcia blachy. Dlaczego mądra? Dlatego, że jak się jej naoliwi, to nóż nie da się nacisnąć. Jak mi wiadomo, to wykonujecie Państwo nie tylko te prace dekarskie, ale również i od wielu, wielu już pokoleń prace i takie wytwory użyteczne. Tak, przedtem bardzo dużo się tego robiło, bo jak za czasów dawnych nie było w sklepach prawie nic, no to wszystko trzeba było łącznie z lejkami do kiełbas, do kiszek, do sitka do mleka, bańki na mleko. To wszystko się wykonywało, podlewaczki do ogrodu. Także to tak zwaną galanterię blaszaną się robiło. W tej chwili już się nie robi tego, no bo
O, jeszcze wiadra do studni były słynne, a w tej chwili no, wszystko można kupić w sklepie. Ale jednak nie zastąpi to tych produktów i ich jakości. Na pewno nie, tym bardziej, że ja zrobię dany wyrób taki dokładny, jaki klient sobie życzy, a w sklepie kupi taki, jaki jest. I ja w tej chwili to mam klientów, jak przychodzą do mnie, to właśnie przede wszystkim z jakimiś nietypowymi zamówieniami, których nie może kupić w sklepie, no to przychodzi wtedy do mnie. Pierwsze jakieś takie zapiski, jak pan mi pokazywał, o tym zakładzie, są z 1947 roku w kalendarzu takim. Czy może pan pokazać ten kalendarz? Oczywiście. I przeczytać, co napisano o was w tym kalendarzu? To jest kalendarz z 1947 roku. Kalendarz Mój Dom. I tutaj w tym kalendarzu mój ojciec dał ogłoszenie. Palonek Kazimierz, blacharz budowlano-galanteryjny, precyzyjne, dekoracyjne, prymitywne wyroby cynkowe. Wszelkie artykuły gospodarcze w zakresie blacharstwa wchodzące w pierwszorzędnym wykonaniu, specjalność sprzętu ogrodniczego. Więc to mi zostało jako pamiątka. W spadku, jako pamiątka. Bo jest to pamiątka. Także w tym czasie no, to robiło się bardzo dużo tej galanterii właśnie. Zdarza się panu teraz robić też? Bardzo rzadko. Bardzo rzadko, jakieś 2 lata temu pasjonat był, który sobie zamówił podlewaczkę z blachy cynkowej. Dlatego z blachy cynkowej, że blacha cynkowa nie rdzewieje. No ale to było sporadycznie. To ja teraz zapytam. Czy do zawodu tego dekarza był pan jakoś specjalnie przygotowywany? Skończył pan jakąś szkołę? Czy jest to tylko praktyka, bo zaczął pan u ojca i to się tak ciągło? Nigdy nie myślałem o tym, że ja będę pracował w zawodzie blacharz-dekarz. Bo ja skończyłem technikum budowlane, ale wtedy była to specjalność budownictwo ogólne i ja nie pracowałem w zakładzie po skończeniu, po wojsku przyszedłem, też nie pracowałem, dopiero w 78 roku, jak, w 7 roku jak wziąłem ślub i w 78 roku doszliśmy do porozumienia z ojcem, no i przejąłem zakład. Ale jakiś specjalisty, to znaczy, ja odkąd się nauczyłem chodzić, to gwoździe w podłogę wbijałem we warsztacie, także ja się wychowywałem praktycznie rzecz biorąc we warsztacie, bo warsztat był połączony z mieszkaniem, także nie było problemu. Po prostu ja wiem, może we krwi, z dziadka, pradziadka. To pozostało. Pozostało. Czy ma pan rozeznanie, czy tu gdzieś w obrębie bardzo, no, blisko, w Tarnowie, jest jeszcze zakład, no, podobny do pana, tego typu? Jest zakład Droga do Huty, pana Pawełka, ale on w zakładzie praktycznie rzecz biorąc, to z tego co wiem, to usług nie wykonuje, tylko on się specjalizuje tylko w robotach dachowych. A tak, żeby pani ktoś wykonał jakieś kolanko nietypowe, czy kawałek rurki na wymiar, jaki pani potrzebuje, to nie ma w Tarnowie w ogóle.
Bo te rzeczy, które pan wykonuje, takie właśnie precyzyjne, to głównie są do tych starych obiektów, gdzie nie da się dać już rury tej plastikowej, nowoczesnej. Musi to być dostosowane do okresu, w którym obiekt powstawał. No ja można powiedzieć, że specjalizuję się w remontach starych budynków. Współpracuję z kilkoma administracjami, które zawiadują budynkami. No i jak tam kawałek rynny się urwie, czy kolanko się zepsuje, czy rura pęknie, to wtedy dzwonią do mnie. No A i obiekty zabytkowe. też jednym z pierwszych obiektów, które robiłem, to była wieża ratuszowa w 1982 roku. Później w 1999 była katedra, niecała, tylko dolne nawy robiłem. No ale ostatnio w Dębnie robiłem z miedzi na cmentarzu dom pogrzebowy. Nie wiem, jak się to nazywa, dom pogrzebowy czy tak. Kaplica, tak. No a w tej chwili mam zlecenie znowuż na zamku w Dębnie. Rynny zepsuły się, no i trzeba też I to wszystko musi być naprawić. dostosowane do No epoki, do oczywiście, to stylu, musi być, prawda? nie można tam zastosować jakichś nowoczesnych materiałów, tylko to musi być zrobione tak, żeby mniej więcej wyglądało to na stare. I wszystko robią to te maszyny, które tu się wszędzie znajdują. Jestem z nich bardzo zadowolony. Gdybym nie był, to by nie stały tutaj, bo mam w drugim pomieszczeniu nowsze maszyny, ale to już nie są, można powiedzieć, tak precyzyjne jak te. To się łączy wszystko, wykonanie tutaj no, z jakąś taką precyzją, z obliczaniem, to z bardzo wielką dokładnością. Tu musi bardzo mocno pracować mózg również. To znaczy, jest wymagana, ja tam nie mam dokładności na mikrony, ale na milimetry to jest, no bo po prostu jak zrobię niedokładnie, to mi jedna rura z drugą się nie złączy. Kolanko nie złączę z rurką, więc musi być zachowana jakaś ta dokładność, żeby to wszystko jedno z drugim pasowało. Jak pan myśli, czy zawód lekarza zniknie, zastąpią go maszyny, technika, te wszystkie właśnie wyroby, jak mówiliśmy, plastikowe, czy ma on szansę przetrwania? Ja od kilkunastu lat, można powiedzieć, ostatniego ucznia to wyzwoliłem chyba 12 lat temu. I od tego czasu nikt nawet nie przyszedł się zapytać. Ja uważam, że wiele rzeczy, które ja robię, to syn zrobi, ale poza nim to nie widzę, żeby Już ktoś. ktoś był w stanie takie nietypowe rzeczy zrobić. Mieszka pan na Starówce? Ma pan zakład na Starówce? Czy jest pan emocjonalnie związany ze Starówką? Bardzo, bardzo. Był taki okres w moim życiu, gdzie ojciec chciał się przenieść do Krakowa. Siostra była zgodna, bo całą rodziną chciał się przenieść. Siostra była zgodna, brat w zasadzie też, a ja powiedziałem, że ja z Tarnowa się nie ruszę. Czyli jest pan takim Tarnowianinem z Proszę krwi i z panią, kości. powiem pani więcej. Tu w tym miejscu, gdzie stoję, to kiedyś był pokój. I ja się tu urodziłem, w tym miejscu. Bo nie rodziłem się w szpitalu, tylko W domu. tu w domu, w tym miejscu. Także trudno, żebym nie był emocjonalnie związany. Panie Leszku, czego panu życzyć?
Bo to jest praca naprawdę ciężka, trudna. Proszę panią, w tym wieku to tylko jednego. Zdrowia. Tylko zdrowie. Bo dorobiłem się tego, co mam, ale nie za wiele tego jest. W zasadzie no, tylko zdrowie. To życzę mu zdrowia, życzę satysfakcji z tego, co pan robi, ale też życzę panu, żeby jednak syn przejął po panu to dzieło i żeby to miejsce funkcjonowało kolejne ileś tam lat. Ale jeszcze poproszę pana, aby pan pokazał nam, jak po prostu ta maszyna stuletnia jeszcze potrafi pracować, bo to jeszcze, jest bardzo ważne. Przepraszam, bo nie dopowiedziałem tego. Ta stuletnia maszyna, jak ja mam ponad 70 lat, to za mojego życia te noże nie były oszczone. I działają? I działają. Proszę pokazać. To jest zwykła blacha dachowa. Grubości 0,5 mm. I ta maszyna w sumie jest bezpieczna, bo ciężko by było palec włożyć, żeby sobie usiąść, bo tutaj jest zabezpieczenie. Tnie się nogą i po sprawie. Trudno mówić o starówce, o osobowościach starówki, o tym, co się dzieje na starówce, bez oczywiście przewodniczącego Rady Osiedla Starówka. Witam cię także, Ryśku, tutaj wśród nas. Dzień dobry, witam serdecznie. Pan Leszek powiedział, że czuje się bardzo emocjonalnie związany ze starówką. Tu się urodził, tu pracuje. To miasto jest jego miastem. Co ma do powiedzenia szef starówki? Jak wy dbacie o osobowości starówki? Jak wspieracie, jak promujecie? Ja myślę, że takim elementem pokazującym miłość pana Leszka do starówki to pani redaktor. Tu nad głową pani jest wycięta z blachy leliwa, herb Tarnowa. I to jest jakby elementem pokazującym, że godło państwowe jest godło państwowe. Ale w zakładzie blacharskim pana Leszka Palonka jest leliwa tarnowska, czyli ta galanteria, o której mówimy, o której pan Leszek pięknie opowiadał, którą wykonuje. No ja znam pana Leszka od kilkudziesięciu lat, ponieważ raz, że jestem związany ze starówką z urodzenia, ale też mój dziadek był rzemieślnikiem mającym warsztat tu na Tarnowskiej Starówce i to przy Wielkich Schodach. Bo jesteśmy blisko. Tak, jesteśmy na Starówce przy Wielkich Schodach i pan Leszek ma swój zakład po jednej stronie Wielkich Schodów, a mój dziadek miał warsztat szewski, bo był szewcem, po drugiej stronie. Ja jako dziecko tutaj w latach 60. przychodziłem i widziałem warsztat blacharski pana Leszka i tak nasze znajomości, może wtedy dziecięce jeszcze, ale później mieliśmy kontakt, bo ja mam też stary dom i też były poprawki blacharskie u mnie w domu, które pan Leszek wykonywał, ale takie nasze związanie się bardzo ścisłe to było, gdy Rada Osiedla Starówka w ubiegłym roku realizowała piękny projekt. Posadowienie kapsuły czasu na zakątku Spicimira Leliwity pod Basztą Hetmańską. I tu mieliśmy piękną przygodę z realizacji z panem Leszkiem tego właśnie projektu. To widzieliśmy, ja uczestniczyłam w tej uroczystości i wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że właśnie do tych działań zapraszacie ludzi stąd, ludzi ze starówki. Tak, bo to jest jakby sensem tego, gdy rozmawialiśmy o kapsule czasu, to były pomysły. Zróbmy kapsułę czasu z kainorowej rury, z betonowej rury. Ja mówię, nie, chwileczkę, to musi być znak czasu już odchodzących, ginących zawodów, czyli zróbmy to z miedzianej blachy, pięknie wykonanej. No i jedyną osobą, która mogła zrobić tą tak zwaną galanterię piękną, to była ostatnia misja pana, panie Leszku, jeżeli chodzi o galanterię, to w ubiegłym roku prostopadłościan o przekroju 20x20 z blachy miedzianej, z leliwą herbem na zewnątrz. Pan Leszek pięknie wykonał, a myśmy tam włożyli mnóstwo ciekawych rzeczy, o czym już było mówione. Ale ważne jest to, że tam znalazły się również dokumenty mówiące o wykonawcy tej kapsuli, czyli dyplom czeladniczy, dyplom mistrzowski. Te wszystkie dokumenty świadczące o bogatym, że tak powiem, tradycji tego rzemiosła blacharskiego, które pan Leszek wykonuje od
tych kilkudziesięciu lat. I to są klimaty starówki, bo te ginące zawody, i nawet wtedy padł pomysł, droga Litko, żeby zrobić taką serię, może z Izbą Rzemieślniczą, ginące zawody Tarnowa. Czyli oczywiście wyprzedziłam troszkę. Troszeczkę tak, ale chcieliśmy taką wystawę fotograficzną zrobić, bo to są ginące zawody, to są właśnie zakłady blacharskie, zakłady szewskie, których jest kilka na starówce. Jest, tak. Na ulicy Żydowskiej pan Rysio ma zakład szewski, przy ulicy Targowej jest też fajny zakład szewski. Są krawcowe. Ja pamiętam za czasów, że byli rymarze na tarnowskiej starówce i to wszystko żyło, bo to rzemiosło było ważne, to już było to podkreślone. To wszystko gdzieś odeszło do lamusa, ale my pokazujemy, no czas zatrzymał się w tych wnętrzach. To jest po prostu... Właśnie to, co powiedziałam, tak. To nie salony, to tak. Są autentyczne miejsca pracy. Tak, i to są też postacie naszej tarnowskiej starówki. To jest historia tarnowskiej starówki, którą każdy z tych rzemieślników, z tych osób mógłby opowiadać tu w nieskończoność, a dzieła, krycie tarnowskiej katedry, no to już jest prestiż wielki. I myślę, że te osoby na tarnowskiej starówce nadają takiego kolorytu i warto właśnie je pokazywać i podkreślać, za co serdecznie dziękuję Tobie, Litko, że podjęłaś ten temat ginących zawodów, ciekawych postaci na tarnowskiej starówce. Ja również się cieszę, że mogłam z Panami rozmawiać. Cieszę się, że starówka dba o swoich ludzi, dba o tożsamość i tą tożsamość historyczną, ale także o tożsamość tą współczesną, o rozwój starówki. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden raz uda nam się pokazać te ciekawostki starówki, to co było, co jest, no i to co będzie. Dziękuję Panu za to spotkanie. Dziękujemy i do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia, dziękujemy.